Wierzchołek paraboli y równe x kwadrat plus 4x minus 13 leży na prostej równaniu. Zobaczmy, w odpowiedziach wszędzie sugerują x-a, czyli tak naprawdę szukamy pierwszej współrzędnej wierzchołka paraboli, bo pierwsza współrzędna to jest współrzędna x-owa, druga to jest y-owa. No i przypominam, wzór na P, czyli na pierwszą współrzędną, to jest minus b na 2a, czyli w naszym zadaniu a to jest 1, b to jest 4, c to jest minus 13, czyli mamy minus 4 przez 2a, czyli przez 2, czyli mamy minus 2. Czyli nasz x jest równy minus 2, odpowiedź A.